Siema, tutaj Kozak, kanał Koza Stream. Witam was w materiale, którego się nie spodziewałem, a mianowicie spodziewałem się, że będą ratingi, że będzie ich omówienie, ale nie spodziewałem się, że zrobimy dzisiaj wszystkie naraz, ze względu na to, że jej wypuściło wszystkie 100 kart, dlatego też dziś, z samego rana, wszystkim się przyjrzymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo z FIFA 20 materiały tu będą pojawiały się codziennie. Draft to Glory, kariera i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak słyszycie, ten film brzmi źle, a to wszystko dlatego, że jesteśmy w moim nowym studiu, które jest dopiero w fazie opracowywania, więc musicie mi jeszcze to wybaczyć, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś to się uda załatwić, dlatego też mówię tak cicho, bo jeżeli będę mówił głośno, to będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze większe echo, więc musicie mi wybaczyć, że dziś od rana będę tak cicho. Słuchajcie, wiem, że takich filmów na YouTubie pojawiło się mnóstwo, ale mam nadzieję, że ktoś z was liczy na to, że sobie zobaczy ten film jakby z moją twarzą i w jaki sposób was to zainteresuje. Słuchajcie, to co najważniejsze, tylko chcę zobaczyć, czy jesteśmy na tych 100 kartach. Jesteśmy na tych 100 kartach, tak więc słuchajcie, możemy rozpocząć. Rozpoczynamy od samej góry czy od dołu? Od samej góry. Tak więc słuchajcie, pierwszy zawodnik Zlatan Ibrahimović. Jeżeli będą karty, które moim zdaniem nie są warte uwagi, to nie będę o nich mówił. I karta Zlatana jest oczywiście fajna, bo to Zlatan, 5 gwiazdek sztuczek, ale umówmy się, to tempo dyskwalifikuje go, jeśli chodzi o jakąkolwiek grywalność, ale w tej FIFA 19 miał bardzo ciekawe karty, które gnębiły wszystkich specjalne, więc tutaj jakby myślę, że też możemy się tego spodziewać. Bruno Fernandes, karta... Myślę, że bardziej do SBC niż grywalna, znaczy Liga Portugalska po prostu nie jest zbyt wykorzystywana i wydaje mi się, że na tę pozycję możemy mieć ciekawszych zawodników. Bardzo ciekawa karta Saula, takiego gościa, który ma po prostu pracować w środku pola. Brak 4 gwiazdek sztuczek może troszeczkę jednak boleć. Dalej Hakim Ziyech, to co bardzo istotne dla tego zawodnika jest jako SPO. Nie pamiętam, czy jego bazowa karta była jako SPO w FIFA 19 czy nie. Na pewno to jest ważne, aczkolwiek same statystyki, umówmy się, nie powalają. Dlatego idziemy dalej. Słuchajcie, mam prośbę, żebyście pod tym odcinkiem pisali wasze komentarze, wasze przemyślenia na temat tych kart, na temat tych zawodników, kim chcielibyście grać, kogo chcielibyście mieć w swoim zespole, kto waszym zdaniem zasługuje na wyższą ocenę ogólną. Tutaj Alan, fantastyczna karta, ja jestem ogromnym fanem tego zawodnika w rzeczywistości, także w FIFA uwielbiam tego gracza i znakomicie to wygląda, w przeciwieństwie do Rodriego, ale to jest zawodnik, który ma jedną wadę, a mianowicie jest on bardzo ciężki do przetłumaczenia na FIFA. Po prostu tacy gracze jak on, którzy bardzo nadrabiają ustawieniem, inteligencją, jakby robią dużo ważnych rzeczy na boisku, nie zawsze są dobrze odwzorowani w FIFA. Zresztą tak samo jak Busquets, który nawet jeśli miał najlepsze sezony życia, to po prostu w FIFA będzie słabą kartą, chociażby przez swoje tempo. Tutaj Rodri może przy jakichś kartach specjalnych będzie niesamowity, ale jak na razie w tej wersji słabo. Zresztą tak samo jak Sergiel Milinkovic-Savic. No tutaj tego tempa po prostu troszkę może brakować w środku pola, chociaż reszta statystyk naprawdę ciekawa. Jimenez, taki bez komentarza, raczej nikt nie będzie go używał, biorąc pod uwagę to, jakie gwiazdy są w środku pola Ligi Hiszpańskiej, chociażby Eder Militao, prawdopodobnie z niższą oceną ogólną będzie lepszą kartą, jeśli chodzi o FIFA, już nie wspominając Varanów, Ramosów i tak dalej, i tak dalej. Kolejny zawodnik to Kostas Manolas, fantastycznie wyglądająca karta, aczkolwiek to memiczne 25 strzałów, nie pamiętam ile było w poprzedniej FIFA, chyba 19, coś takiego, no, ale wygląda to źle. Koke, no to jest kolejny gracz, słuchajcie, Diego Simeone, nie wyobrażasz sobie jedenastki bez Koke, ale w FIFA nikt nie wyobraża sobie jedenastki z Koke, taka jest prawda, szczególnie na boku pomocy, więc tą kartę pozostawimy bez komentarza. I Icardi, no tutaj wiele będzie zależało od gameplayu, bo może się okazać, że zawodnik, który prawdopodobnie będzie miał genialne wykończenie, będzie dobry, aczkolwiek wydaje mi się, że z taką oceną ogólną albo podobną będziemy mieli dużo lepszy zestaw statystyk do wyboru. Carvajal, bardzo ładne statystyki ogólnie, no tylko to jest pytanie, czy będzie liczyło się tempo, jak to będzie wyglądało, dlatego też tutaj chciałbym jakby pozostawić tą kartę bez komentarza, bo jeżeli tempo nie będzie aż tak istotne z boku, no to będzie fantastyczna karta. 82 obrony, 80 fizyczności, fajne podania, fajny dribbling, naprawdę nie wygląda to źle. Z lewej strony, David Alaba. Bardzo
ładnie zrównoważone statystyki tej karty, aczkolwiek mam wrażenie, że zostało mu obcięte tempo względem poprzednich lat. Tak czy siak wygląda on naprawdę bardzo dobrze. Blaise Matuidi, jeden z zawodników, których ja uwielbiam mieć w swoich składach już od paru lat w FIFA. Karta wyglądająca naprawdę bardzo dobrze. To jest gościu, który ma mocno pracować w środku pola, aczkolwiek to boli. Teraz to dopiero zauważyłem, dwie gwiazdki sztuczek oznaczają, że nie będziemy nawet mogli zrobić nim ruletki, więc to jest naprawdę słaba informacja, no bo te dwie gwiazdki słabszej nogi jesteśmy w stanie, moim zdaniem, przecierpieć, jeśli chodzi o zawodnika w destrukcji. Lukaku, 85 oceny ogólnej, to jest gracz, który w moim odczuciu dostanie bardzo dużą liczbę kart specjalnych. Nie wiem, czy będzie miał OTW, myślę, że tak, i to jest moim zdaniem ktoś, w kogo warto będzie zainwestować, bo tak jak w United mu nie szło, tak wydaje mi się, że w Interze naprawdę się odbuduje, bo to jest gościu, który ma papiery na wielkie granie. Coś w tym United nie poszło tak, jak powinno. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę mamy do czynienia z kimś, kto będzie miał wiele, wiele kart specjalnych. Mogę się mylić, ale nie wydaje mi się. Papu Gomez, Alejandro Gomez. Fantastycznie wyglądająca karta. Ja uwielbiam tego zawodnika w rzeczywistości. Pasuje mi strasznie styl jego gry. To jak bierze jakby całe rozgrywanie na siebie, jak bierze odpowiedzialność. No i tutaj te statystyki wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie. Słuchajcie, te strzały mogłyby być trochę lepsze, ale z jakimś stylem gry, jakaś karta specjalna naprawdę sprawi, że Argentyńczyk może być naprawdę ciekawy. Dalej mamy Niklasa Zyle. To tempo chyba znacząco podniesione względem poprzednich lat, aczkolwiek umówmy się, nadal niskie, biorąc pod uwagę to, że to jest najszybszy gracz Bayernu Monachium w zeszłym sezonie na przykład, więc naprawdę tutaj mogłoby być jego, tego tempa troszkę więcej. Poza tym karta wygląda spoczko. Alexandro, powiem szczerze, mogłoby być trochę więcej tempa, ale poza tym nie wiem, czy lepiej możemy wyobrazić sobie kartę bocznego obrońcy. No może jeszcze troszkę więcej strzałów, ale jak na kartę bazową wygląda to naprawdę dobrze. Dalej mamy Fabinho, tutaj tego tempa troszeczkę brakuje, ale słuchajcie, to jest też tego typu kwestia, że gdybym miał tego tempa 70, strzałów 70, to bym powiedział, że to jest karta znakomita. No niestety te szóstki strasznie działają na wyobraźnię. Matthijs de Ligt tutaj tak samo mógłby być troszkę szybszy, ale słuchajcie, nie wiemy też, jak ta FIFA będzie wyglądała, więc to jest takie troszeczkę gdybanie. Na pewno kolejni zawodnicy, których tutaj mamy w następnej FIFA będą dobrzy, ponieważ Axel Witsel, ta karta wygląda naprawdę zjawiskowo dobrze. No nie wiem, co mogę więcej powiedzieć tutaj. Jak na kartę bazową tego zawodnika niewiele brakuje. W zasadzie nic nie brakuje, wygląda to świetnie. Robertson tak samo. Bardzo wysoka ocena ogólna jak dla lewego obrońcy, 85, ale w pełni zasłużona. Tutaj nie zrozumcie mnie źle, ale ja jeszcze w głowie mam te czasy, kiedy Dawid Alaba chyba miał 82 i był najwyżej ocenioną kartą na boku. Ja osobiście jestem fanem tego, żeby wszystkie ratingi zjechały troszkę w dół, ale patrząc na obecną politykę, to 85 jest całkowicie uzasadnione. Varane, fantastyczna karta, mimo słabego sezonu w wykonaniu Francuza, albo inaczej, słabszego niż to, do czego nas przyzwyczaił cały czas młody reprezentant Francji, mistrz świata, trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów, to i tak ta karta będzie po prostu niesamowita w tej grze. Nie da się być słabym graczem w FIFA z takim zestawem statystyk. Frankie de Jong, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Sporo dosyć tempa, więc to wszystko wygląda naprawdę całkiem ciekawie. Nie wiem, jak to będzie, prawda, się układało w FIFA, bo to jest kolejna kwestia gameplayowa, ale 4 gwiazdki sztuczek, 3 słabszej nogi, więc naprawdę nie można narzekać, w przeciwieństwie do tego, jak wygląda James Rodriguez. 55 tempa. Zdyskwalifikowaliśmy go już wszyscy, prawda? Przejdźmy dalej, bo tutaj czeka na nas Gigi Donnarumma. 85 oceny ogólnej, bardzo dobrze wyglądające statystyki. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest bramkarz, który jest niewiarygodnie długi, bo po prostu jest mega wysoki, ma potężny zasięg ramion, więc tutaj możemy mieć do czynienia z kimś naprawdę bardzo, bardzo mocnym w nadchodzącej FIFA. Marcelo, 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabszej nogi. No wygląda to wszystko naprawdę ciekawie. Co prawda tutaj te statystyki obrony są trochę średnie jak na obrońcę, no ale wszyscy wiemy, jak gra Brazylijczyk. To po raz kolejny nie wiemy, jak będzie wyglądała ta FIFA, ale uważam, że ta karta znakomicie oddaje to, jak on gra w rzeczywistości. Parejo. No to tutaj to jest kolejny gracz, którego na FIFA ciężko jest przetłumaczyć. Wojciech Szczęsny, 86 oceny ogólnej. To jest bardzo dobra informacja, że jest oceniony chociażby wyżej niż Gigi Donnarumma. Uważam, że to jest całkowicie zasłużona statystyka. I cieszę się, że Polak wygląda tak, jak wygląda. Aczkolwiek wydaje mi się, że po poprzednim sezonie mógłby jeszcze mieć 87 na spokojnie. Isco z Realu Madryt wygląda całkiem przyzwoicie, aczkolwiek to jest po raz kolejny jeden z tych graczy, których ciężko jest na FIFA
przetłumaczyć. Ciro Immobile, naprawdę przyzwoicie wyglądająca karta. Myślę, że on będzie miał naprawdę zabójcze wykończenie, aczkolwiek 63 podań nawet u napastnika, który ma wykańczać, nie wygląda dobrze. Felipe Coutinho, no to tutaj połączenie tego tempa i pozycji wygląda dyskwalifikująco dla nowego zawodnika Bayernu Monachium. Dalej mamy Müllera. No, powiem szczerze, nie wygląda to źle. Znaczy, ten brak 4 gwiazdek sztuczek tutaj nie pomaga, ale ogólnie karta wydaje mi się, że od lat, chociaż w sumie nie, no zawsze miał, no nie wiem, no jakby wszyscy, nikt nigdy nie używa Müllera, no sama mam powiedzieć, słuchajcie. Kolejny zawodnik to Samuel Umtiti. Tutaj bardzo wysokie statystyki, jeśli chodzi o strzały i podania. Oczywiście to tempo nie wygląda najlepiej, ale jeżeli by gdzieś mu tam wpadła jakaś karta specjalna, to naprawdę możemy mieć tutaj do czynienia z fajnym obrońcą. Milan Skriniar, mam wrażenie, że mocno skrzywdzony względem roku poprzedniego, patrząc na statystyki, 4 gwiazdki słabszej nogi, to jest coś, co się rzuca w oczy. Czy Rakitic, no to jest właśnie jeden z tych graczy, którzy w rzeczywistości robił ogromną robotę. Jest niesamowicie ważny element układanki Valverde, ale no do składu raczej byśmy go nie dali. Wolelibyśmy chociażby Frankiego de Jonga, może nie dużo, ale niżej ocenionego. Leo Bonucci straszliwie skrzywdzony, jeśli chodzi o swoje tempo, znaczy może to jest właściwa ocena tego zawodnika, ale jakby jeśli chodzi o jego grywalność, no to tutaj będzie naprawdę ciężko. Marco Verratti, no to jest też zawodnik, którego FIFA nigdy nie ocenia jako gracza szybkiego. Ktoś, kogo ja bardzo lubię na boisku, ale no w FIFA no to nie wygląda po prostu dobrze. Roberto Firmino, wydaje mi się, że ten gracz spokojnie mógłby mieć około 80 tempa. To jest zawodnik, który naprawdę ma to przyspieszenie i też fizyczność. Wydaje mi się, że jest troszeczkę niedoceniony, bo to jest zawodnik naprawdę silny i potrafiący utrzymać się na nogach, więc to mi odrobinę, przyznam szczerze, nie odpowiada. I mamy Marquinhosa, karta wyglądająca spoko jak co roku, ale niezbyt często występująca w składach, więc no słuchajcie, no zobaczymy jak to będzie, jeżeli ktoś będzie potrzebował go do swojego składu z PSG jakimiś linkami, to na pewno nie będzie to też ktoś, kogo trzeba wepchnąć na siłę i będzie ogromną stratą, ale myślę, że potrzebuje po prostu paru kart specjalnych, żeby dojść do poziomu naprawdę przyzwoitego. Pierwszy zawodnik Arsenalu, który mnie interesuje oczywiście bardzo jako kibica tego zespołu, Alexandre Lacazette. Uważam, że jest skrzywdzony, jeśli chodzi o tempo. Tę kartę widziałem gdzieś już latającą po internecie. Uważam, że to tempo spokojnie mogłoby być wyższe, ale przede wszystkim powinna być wyższa jego fizyczność, bo to, jak silny jest Francuz, zresztą tak samo jak Roberto Firmino, uważam, że obydwaj zasługują na 80 fizyczności i będziemy przechodzili niedługo do karty Aubameyanga. Tam to, co się wydarzyło z fizycznością, jest naprawdę śmieszne, ale pozostawiając Lacazette'a, uważam, że ta karta mogła wyglądać lepiej, ale też wiem, że jako fan Arsenalu patrzę na to bardzo bardzo subiektywnie, więc wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Angel Di Maria, 86 oceny ogólnej, 2 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek. Karta wyglądająca przyzwoicie. Wydaje mi się, że na początku naprawdę taki ktoś może robić różnicę, potem tego tempa może odrobinę brakować w starciu z innymi zawodnikami. Miralem Pjanic, no ktoś, kto w FIFA nigdy nie jest za dobry. Leroy Sané, no zawodnik, którego kart specjalnych raczej nie uświadczymy w tej FIFA, a jeżeli już, to naprawdę pod koniec w zasadzie, no bo paskudna kontuzja przydarzyła się młodemu Niemcowi, która zatrzymała też jego transfer do Bayernu Monachium. No karta wyglądająca naprawdę bardzo dobrze, jednak jakby to może być jedyna karta właśnie Leroya Sané, z jaką będziemy mieli do czynienia w tej FIFA. Joshua Kimmich, i to jest kolejny zawodnik, słuchajcie, którego się nie da przetłumaczyć na FIFA, naprawdę. To jest gościu, którego ja miałem okazję oglądać 2 razy na żywo w zeszłym sezonie, podczas meczów Bayernu, raz podczas meczu Ligi Mistrzów, raz podczas Der Klassikera, i muszę przyznać, że to, jak on czyta grę, jak on się ustawia, naprawdę, on jest niesamowity. Nie jestem w stanie tego opisać, bo w meczach bardzo często tego nie widać, jak niezwykły jest to zawodnik. I uważam, że jakby... No może on miałby w rzeczywistości to 72 tempa, ale żeby oddać to, jak dobry jest w rzeczywistości na FIFA, uważam, że ta statystyka powinna wyglądać
dużo lepiej, ale no w takim razie prawdopodobnie taki Parejo i tak dalej też powinni być podciągani do 70, żeby tych kart dało się używać, więc ciężko mi jest się tutaj do tego ustosunkować, na pewno obrona jest żałośnie niska, biorąc pod uwagę to, jak on się w rzeczywistości potrafi ustawić i tak dalej. Naprawdę Niemiec pod tym względem jest fantastyczny, jestem ogromnym fanem talentu tego zawodnika, bo kiedy, tak jak mówię, widzi się w rzeczywistości jego inteligencję, to robi ogromne wrażenie, no ale karta wygląda no niegrywalnie jak na bok obrony, chociaż może jakieś, wiecie, in-game statsy będą na tyle istotne, że po prostu będzie miał to coś, czego czasami nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że zawodnik jest dobry. Navas, Keylor Navas wygląda ok, aczkolwiek to jest właśnie ten typ bramkarza, który w FIFA rzadko jest używany ze względu na swój wzrost. No i co mogę powiedzieć? Może to, że jedna gwiazdka sztuczek u tego gościa jest żałosna, biorąc pod uwagę to, jak wygląda w rzeczywistości, ale oczywiście to jest bramkarz i FIFA, więc nie możemy na to patrzeć w ten sposób. Jan Vertonghen, fatalne zdjęcie zawodnika Tottenhamu. Poza tym statystyki, nie wiem, jak tutaj się do nich odnieść. Na pewno, sorry, ale no, ubrona 8-7 u Vertonghena, a 7-9 u Kimmicha. No to nie powinno tak wyglądać. No karta będzie dobra do SBC, no co mogę więcej powiedzieć. No raczej nikt nie będzie go używał, dopóki te statystyki, szczególnie tempa, nie wzrosną. Lorenzo Insigne, jeden z moich ulubionych zawodników, nie będę ukrywał, ze względu na wzrost i że w jakiś sposób tam mogę się z nim utożsamiać. Oczywiście bardzo dobrze, że ma niską fizyczność, bo on ma niską fizyczność tutaj. Odpada od rywali, to trzeba przyznać. Karta myślę, że będzie bardzo ciekawa, aczkolwiek to też zależy od silnika. Jeżeli strzały finezyjne będą istotne, to on będzie robił różnicę. Casemiro, gdyby nie to tempo, to ta karta byłaby niezwykła, ale kto wie, może to nie będzie aż tak istotne w środku pola. Zobaczymy. Thiago Silva, no tutaj tak samo można przyczepić się do tempa. Ja wiem, że bardzo często o tym mówię, ale wszyscy wiemy, do czego FIFA się sprowadza, że nawet jeśli ci zawodnicy mają te statystyki fantastyczne, no to po prostu tego momentami brakuje i jakoś nie widywałem ludzi, którzy graliby pasjami Thiago Silvą, dlatego że ma fantastyczną obronę i umie wprowadzić piłkę do gry, ale po prostu jest niezbyt wysoki, no i niezbyt szybki. Dries Mertens, ta karta wygląda fantastycznie, słuchajcie, naprawdę, jeżeli po raz kolejny będziemy mieli do czynienia na przykład z sytuacją, że formacja 4-2-3-1 będzie tak samo OP jak w zeszłym roku, a jest to możliwe, bo to jest formacja bardzo często wykorzystywana w rzeczywistości, to połączenie Mertensa z Lorenzo Insigne, jeszcze do tego Papu Gomez, mieć trzech tak szybkich zawodników, którzy mogą wymieniać się pozycjami, piłką i robić to naprawdę w sposób błyskawiczny, to może być coś, ale jeżeli będzie liczyła się fizyczność, to taki tercet raczej by sobie nie pożył. Tak czy siak, no Mertens karta wyglądająca fantastycznie, to jest też gościu, którego strasznie lubię za media społecznościowe. Jeżeli ktoś go śledzi na Twitterze i Instagramie, to myślę, że wie, o czym mówię. Emerick Laporte, no to jest, kurczę, tak samo sytuacja, w której ciężko jest przetłumaczyć zawodnika na FIFA po prostu, no bo tego tempa troszeczkę brakuje, ale za to umiejętność ustawienia się i tak dalej ma niesamowite w rzeczywistości. Thiago Alcantara, zawodnik niezwykle ważny dla swojego zespołu, ale w FIFA raczej mamy tutaj do czynienia z piłkarzem SBC, znaczy do SBC. Kolejny gracz to Bernardo Silva i to jest bardzo ciekawa sytuacja, słuchajcie, ponieważ po pierwsze dla mnie jest to absolutnie żałosne, że ten zawodnik ma 4 gwiazdki sztuczek. Uważam, że jest to żart, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. To jest, uważam, gościu, który wykorzystuje naprawdę bardzo dużo sztuczek w rzeczywistości i który technicznie to jest top 5 zawodników na świecie. Ja jestem fanem tego piłkarza, ja go absolutnie przewielbiam, co możecie wiedzieć, jeżeli oglądacie moje filmy. I też widziałem jego karty jako Kama, więc no, to jest problem, bo on jakby, no to jest SPO, ale rzeczywiście w tym City gra trochę z prawej strony, więc tutaj ciężko to powiedzieć. Mam nadzieję, że dostanie kartę jako środkowy pomocnik ofensywny, ponieważ chciałbym nim po prostu tam grać, bo go uwielbiam, chciałbym mieć go w swoich składach. Tobi Alderweireld, tutaj dziwne jest to, że on chyba nie dostał downgrade'a jakiegoś strasznego względem poprzednich lat, takie mam wrażenie, a wydaje mi się, że tutaj ta ocena mogłaby spaść. Heung-min Son, oczywiście fantastyczny piłkarz, jeśli chodzi o rzeczywistość, jeśli chodzi o FIFA, słuchajcie, wiecie, że nie jestem fanem Tottenhamu, ale jemu trzeba to oddać, że to jest naprawdę niesamowity zawodnik. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, nie wiem, jaki musiałby być silnik gry, żeby ten gościu był po prostu słaby. 87 oceny ogólnej ma Fernandinho.
No tutaj może boleć troszeczkę to tempo, troszkę może boleć wzrost, w zależności tego, jak będą działały główki i tak dalej. No ale na pewno jest to zawodnik, który na początku FIFA w środku pola będzie robił dużą różnicę. Mats Hummels, no tu uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla Niemca. 76 podań, gościu z takim pasem, z pominięciem środka pola, z takim crossem, powinien mieć tutaj wyższą ocenę. No i poza tym będzie to karta raczej nieużywalna ze względu właśnie na swoje tempo. No, możecie mi mówić, słuchajcie, że patrzę tylko na to tempo, ale pokażcie mi ilość składów, w których w zeszłym roku widzieliście Matsa Hummelsa w jakiś Food Champions i tak dalej. No niezbyt, prawda? Jordi Alba, 87 oceny ogólnej, 90 tempa, ta fizyczność nie wygląda najlepiej, no ale po prostu Hiszpan w rzeczywistości jest dosyć filigranowym zawodnikiem, ale myślę, że będzie dobry, po prostu myślę, że będzie dobry, tak samo jak dobry jest w rzeczywistości. Mówię to o tyle z bólem, że dziada po prostu nie lubię, mimo że lubię Barcelonę, że jest genialnym piłkarzem, to jak symuluje i to co on robi czasami na boisku jest absolutnie po prostu... Nie wiem, jak to skomentować. W pamięci mam tą sytuację, kiedy nie wiem, tam sędzia go uderzył chorągiewką, on myślał, że to rywal leżał, się zwijał, w ogóle żałosne zachowania Hiszpana są bardzo często, nie zmienia to faktu, że jest genialnym lewym obrońcą, te wejścia do ofensywy, to jest coś niesamowitego. Karim Benzema, 87 oceny ogólnej, no tutaj... Kurczę, no ciężko mi jest to powiedzieć, naprawdę ciężko mi jest to powiedzieć, bo nie można odmówić, może to jest klasowy piłkarz, ale patrząc na niektóre statystyki, 82 strzałów u niego, a na przykład 85 u Lacazette, nie, no dobra, to w sumie, jeżeli, ale 81 u Zane, tak jakoś, nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za dużo dla Francuza z Realu Madryt. Tak czy siak, słuchajcie, przechodzimy dalej. Samir Handanowicz, 88 oceny ogólnej, tak samo jak Thibaut Courtois. No tutaj nie mam zamiaru jakoś strasznie rozpływać się nad tymi zawodnikami, no bo umówmy się, że to są bramkarze i tutaj nie wiadomo, jak to będzie działało. Bo może być tak, że niscy bramkarze będą niesamowici, bo będą genialni na linii. Nie wiem naprawdę, jak się do tego odnieść. Kolejny gracz to Paulo Dybala. Fajne statystyki tego zawodnika, słuchajcie, po nie najlepszym sezonie wydaje mi się, że nie stracił oceny ogólnej. Jest to zawodnik, który cały czas chyba jest jedną z twarzy FIFA, a to ma bardzo duże znaczenie na to, jak ci gracze prezentują się w grze. I jakby trzeba o tym pamiętać. No, karta myślę, że będzie fajna, jakby... Ten gościu na początku FIFA jest znakomity od paru lat, potem troszkę gorzej to wygląda, kiedy obrońcy są coraz lepsi. No i jeżeli nie pozdobywa jakichś kart specjalnych, no to możemy mieć tutaj problem. Diego Godin, no jeden z najlepszych obrońców na świecie cały czas, ale w FIFA wydaje mi się, że ta jedna statystyka będzie go dyskwalifikowała, chociaż może być tak, słuchajcie, że ci obrońcy będą tak znakomicie się ustawiali, że systemy obronienia będą tak dobre, że tempo nie będzie miało znaczenia, słuchajcie, więc to jest takie gdybanie. Hugo Lloris'a zostawiamy, bo no nie ma co się tutaj nad bramkarzami rozpływać, wydaje mi się, że tylko tak jak mówiłem przy Gigi'm Donnarumie, tutaj to, że on wskakuje na te wyższe poziomy statystyk, na przykład tu jest lepszy w tych statystykach od Lloris'a, przynajmniej wydaje mi się, że w divingu to przy jego wzroście naprawdę to może robić różnicę. David Silva, kolejny zawodnik, którego na FIFA bardzo ciężko jest przetłumaczyć, więc ciężko mi jest się do tego ustosunkować. No, na pewno zasługuje on na taką ocenę ogólną, ale czy będzie dobry w FIFA, naprawdę ciężko powiedzieć. Ederson, czyli bramkarz, pozwolę go sobie tutaj zostawić. To co istotne, kolejny zawodnik, aczkolwiek widać różnicę w kickingu pomiędzy nim a Lorisem i to bardzo istotne, że jakby tak to zostało uwzględnione. Marco Reus, 88 oceny ogólnej, słuchajcie, fantastycznie wyglądająca karta, 4x4, bardzo dobrze się to prezentuje, fizyczność oczywiście mogła być troszkę wyższa. Jeśli chodzi o tego zawodnika, pytaniem pozostaje tutaj stamina, która niestety może być problemem. Edison Cavani, 75 tempa, fantastyczny zawodnik, słuchajcie, no co ja mogę wam powiedzieć, w rzeczywistości genialny, FIFA trochę używany, na pewno istotny ze względu na połączenie Neymara, Kyliana Mbappé, no i może i Cardiego w tym roku. No naprawdę jest genialny piłkarz, no co mogę więcej powiedzieć, to jest absolutna klasa światowa. Paul Pogba, kolejny gracz i no to będzie bestia. No jakby nie wydaje mi się, żeby była możliwość, w której Paul Pogba będzie słabym piłkarzem w FIFA. No jakby nie widzę takiej możliwości. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi.
no bestia. To wydaje mi się, że będzie absolutna bestia. Kolejny zawodnik Christian Eriksen, 88 oceny ogólnej. Wydaje mi się, że te strzały mogłyby wyglądać troszkę lepiej, chociaż z drugiej strony, na przykład przypominając sobie strzały Lacazette'a, no właśnie, zależy jakie będą uderzenia z dystansu. Jeżeli tutaj uderzenia z dystansu są wysoko ocenione, to wszystko się zgadza. Fantastyczny zawodnik w rzeczywistości i wydaje mi się, że w odpowiednich warunkach FIFA też może być genialny. FIFA 17 to była moja ulubiona karta. Byłem uzależniony od niego w środku pola na SPO. To był główny zawodnik strzelający dla mnie bramki. Toni Kroos 88 oceny ogólnej. No tutaj to jest karta, która w FIFA nigdy nie jest dobra. No nie próbujcie mi mówić, że używacie go w swoich składach. Sadio Mane 88 oceny ogólnej. No i tu muszę powiedzieć, że czuję lekki zgrzyt, patrząc na to, że Sadio Mane ma 88 oceny, a na przykład Christian Eriksen też ma 88 oceny ogólnej. Wydaje mi się, że tutaj powinna być różnica pomiędzy tymi zawodnikami, a już na pewno powinna być różnica pomiędzy Neuerem a Edersonem chociażby, bo wydaje mi się, że Brazylijczyk jest teraz bramkarzem zdecydowanie lepszym i tutaj Manuel Neuer powinien jeszcze chyba spaść z oceną ogólną. Takie jest moje zdanie. Piqué po znakomitym sezonie 88 oceny ogólnej, no ale to jest karta, która w FIFA raczej się nie będzie się przydawała. Kolejny gracz to Pierre-Emerick Aubameyang. Kochałem go w FIFA, kocham go w rzeczywistości. No ta fizyczność jest śmieszna, nie będę ukrywał, ale z drugiej strony to może być też spowodowane troszkę systemem gry i rzeczywiście to jest zawodnik dosyć chudy, aczkolwiek ciężko mi jest tu powiedzieć, bo no, ja go tak lubię, że nie chcę go aż tak bardzo oceniać, bo tutaj nie będę sprawiedliwy w tej ocenie. Więc to, co dla mnie istotne, jest dużo tempa, bo to Aubameyang, jest dużo strzałów, bo to Aubameyang. Dribbling moim zdaniem jest bardzo niski, tak szczerze teraz patrząc i porównując go do innych zawodników, no przepraszam, jeżeli według FIFA Toni Kroos ma więcej dribblingu niż Aubameyang, to coś jest tutaj naprawdę nie halo, bo to jest gościu, który naprawdę potrafi trzymać piłkę blisko przy nodze i mijać rywali. No i podań mogło być troszkę więcej, bo naprawdę teraz grając na pozycji skrzydłowego pokazuje, że do grania on ma, ale może też trochę przesadam, na pewno ten dribbling powinien być lepszy. Raheem Sterling, ktoś kto w tej FIFA może być znakomity, bo ogólnie ta jego specyficzna animacja biegania bardzo dużo zmienia w tym, jak obrońcy się przy nim zachowują i ja bardzo lubię nim grać, bardzo lubię tego zawodnika, jeśli chodzi o FIFA. Tutaj oczywiście te strzały 79, przyznam szczerze, biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało w poprzednich sezonach, to było to za dużo, ale w zeszłym sezonie naprawdę trochę bramek wpakował, więc wydaje mi się, że ta karta wygląda tak, jak wyglądać powinna. 89 oceny ogólnej ma David De Gea, nie pamiętam, jak wyglądała jego karta FIFA 19. Wydaje mi się, że mamy tutaj downgrade, takie mam wrażenie. Na pewno bardzo słaby sezon w jego wykonaniu, jeśli chodzi o Manchester United i to nie było to, do czego nas przyzwyczaił, to na pewno, ale myślę, że Hiszpan wróci na właściwe tory, bo to nie jest tak, że przestał mieć bronić, no coś po prostu jest nie halo i nie uważam, że powinien być on oceniony wyżej niż Ederson, teraz jak o tym myślę, tak szczerze, mimo że uważam, że to przez lata był najlepszy bramkarz na świecie, no to sami chyba fani Czerwonych Diabłów stwierdzą, że po poprzednim sezonie nie powinno być dysproporcji pomiędzy nim a Brazylijczykiem z niebieskiej części Manchesteru. Luis Suarez, 3 gwiazdki sztuczek. I to jest największy ból, jeśli chodzi o Urugwajczyka. No na pewno uważam, że strzały zasłużone, ale czy Luis Suarez ma o tyle lepszy dribbling od Aubameyanga, czy ma o tyle lepsze podania od Aubameyanga? Fizyczność oczywiście całkowicie zasłużona dla Urugwajczyka, ale to właśnie chodzi mi o porównanie do Gabończyka. Busquets, tak jak mówiłem, to jest zawodnik wybitny, ale zupełnie nie pasujący do tego, jak się gra FIFA. Dobra, słuchajcie, kolejni zawodnicy teraz na nas czekają. 89 oceny ogólnej ma Antoine Griezmann. Fajnie wyglądająca karta, aczkolwiek uważam, że jest straszliwie skrzywdzony, jeśli chodzi o swoje tempo. To jest zawodnik naprawdę dużo szybszy niż 81. I tutaj wydaje mi się, że można się do tego przyczepić. Tak samo podania mogłyby być dużo wyższe u Francuza. Uważam, że tutaj ta karta wygląda troszeczkę tak, coś tu można by było jeszcze poprawić, naprawdę. Alisson 89, czyli oceniony tak samo jak David De Gea. No, co mogę powiedzieć? Gościu, który swoją interwencją przepchnął dalej Liverpool, który zdobył Ligę Mistrzów,
bramkarz wicemistrza Anglii. No nie wiem, no dla mnie to powinien być obecnie najlepiej oceniony bramkarz w FIFA i tyle. N'Golo Kanté. Uwielbiam tego zawodnika. Doskonale o tym wiecie. Uważam, że tempa ma za mało. To, co ten gościu potrafi grać, to jest naprawdę niesamowite, jeśli chodzi o dogonienie rywala, wyprzedzenie, nawet grę z piłką przy nodze jest niezwykle szybki. Uważam, że tutaj ta 80 naprawdę nie zrobiłaby mu krzywdy. I co mogę więcej powiedzieć? No, te strzały mogłyby być trochę lepsze, ale słuchajcie, no z drugiej strony taki zestaw statystyki tak gwarantuje nam grywalność i jedyne co, to trzeba czekać na wyżej ocenione karty, żeby tych strzałów było jeszcze więcej. Kalidou Koulibaly, moim zdaniem czołówka obrońców na świecie, to jest oczywiście ale taka naprawdę ścisła czołówka. Gdyby ktoś mi kazał wymienić trzech obrońców najlepszych, to na pewno znalazłby się tam Kalidou Koulibaly, bo Senegalczyk jest niesamowity i nie zmienia tego oczywiście błąd w ostatnim meczu z Piemonte, z Juventusem, aczkolwiek w sumie błąd, no po prostu miał pecha, no źle trafił w piłkę i co mogę powiedzieć, naprawdę fantastyczny obrońca i uważam, że chyba mimo wszystko powinien być oceniony o oczko wyżej niż Giorgio Chiellini. Tak mi się wydaje, mimo że mam tak samo duży sentyment do zawodnika Juventusu. No i dalej, Harry Kane, 89 oceny ogólnej, tyle samo co Robert Lewandowski. I mogę powiedzieć jedną rzecz. Jestem w stanie się zgodzić z tym, że Harry Kane ma taką samą cenę ogólną co Polak, biorąc pod uwagę to, jakby, że Tottenham doszedł do finału Ligi Mistrzów, ale żeby z trójki Aguero, Kane i Lewy miał najmniej strzałów i o 4 strzałów mniej od Harry'ego Kane'a, o 3 strzałów mniej od Kuna Aguero, uważam, że no nie powinno to tak wyglądać. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. 4-4 Roberta, no skillsy to on ma, co pokazywał chociażby ten klip z meczu reprezentacji Polski, gdzie przyjmuje, a potem odgrywa no-look passem. To było naprawdę niesamowite, więc tutaj naprawdę powinniśmy się nad tym skupić. Jeśli chodzi o karnego Kane'a, uważam, że on zasługuje na 5 gwiazdek słabszej nogi i tutaj nie byłoby to zbyt dużą przesadą, ale uważam, że to, że te karty tak się różnią i że Harry Kane ma 5 podań więcej do Roberta Lewandowskiego, uważam, że tu zadziało się coś bardzo źle i twarz Roberta to wyraża. Naprawdę nie wygląda to dobrze. Chiellini, znakomity obrońca, a czy będzie dobry w FIFA? W zeszłym roku mi się nim grało bardzo źle, kartą mazową. Może w tym roku będzie lepiej, chciałbym, bo ja go naprawdę bardzo lubię. Mimo wszystko uważam, że Kalidou Koulibaly powinien być oceniony o oczko wyżej. Kun Aguero 89 oceny ogólnej, mógłby być troszkę szybszy, patrząc na FIFA, ale w rzeczywistości wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze odwzorowane. Ale patrząc naprawdę na tych trzech zawodników, no nie. Uważam, że tutaj to jest żałosne ocenianie karty Roberta Lewandowskiego i zastanawiam się, z czego to wynika. Serio. Kolejny zawodnik tu Sergio Ramos. 89 oceny ogólnej. To jest dla mnie dziwna sytuacja. Znaczy ja rozumiem downgrade, bo chyba to jest downgrade względem poprzedniego sezonu, ale no jest to obrońca lepszy moim zdaniem od Chielliniego i Koulibaly'ego, patrząc jakby na całokształt. Nie mówię tylko o obronieniu. Wydaje mi się, że te strzały powinny być przynajmniej siódemeczkę mieć z przodu, ale tak czy siak to będzie bestia. No to musi być bestia, nie ma innej opcji. No i Kylian Mbappé. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. No tutaj ta karta nie ma wad. No umówmy się, ta karta nie ma wad. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z kolejnym rokiem dominacji Kyliana Mbappé, jak to miało do czynienia, jak to było w zeszłym sezonie. Dalej, Marc-André ter Stegen, nie, czyli on jest najwyżej ocenionym zawodnikiem, to jest bardzo ciekawe. Najwyżej ocenionym bramkarz, jeśli chodzi o FIFA. 4 gwiazdki słabszej nogi, to rzuca się w oczy. Czy zasłużenie jest wyżej od Alissona? Chociaż nie, jeszcze będzie Jan Oblak przecież. Ja powiedziałem, że Alisson jest najwyżej oceniony. No to, tak czy jak Marc-André ter Stegen, co ciekawe, zobaczcie, że te pierwsze statystyki, czyli diving i reflex, są chyba niższe niż u Gigiego Donnarumy, więc tak jak mówię, Włoch może być naprawdę znakomity. Kolejny gracz to Luka Modric, wydaje mi się, że to będzie ciekawy zawodnik, mimo nawet tej fizyczności. Mumo Salah, 90 oceny ogólnej. Bardzo ciekawe statystyki. Ale czy Salah jest aż o 5 fizyczności silniejszy od Aubameyanga, teraz jak o tym myślę?
No nie powiedziałbym. Virgil van Dijk, 90 cen ogólnej, to po raz kolejny będzie bestia. No co ja mogę wam powiedzieć, taki zestaw statystyk, tak jak już to mówiłem wielokrotnie, gwarantuje po prostu sukces. Nieważne co się będzie liczyło, on i tak to ma. Więc wygląda naprawdę znakomicie. Ale czy jest lepszy o jeden od Ramosa, o jeden od Koulibaly'ego? To jest też pytanie, które warto sobie zadać. Chociaż to zdobycie Ligi Mistrzów myślę, że może mieć naprawdę duży wpływ na jego ocenę. 91, czyli Jan Oblak, czyli to będzie najwyżej oceniony zawodnik w FIFA. Znaczy bramkarz w FIFA. I zobaczcie, znowuż te dwie pierwsze cechy niższe niż Gigi Donnarumma. O tym naprawdę warto pamiętać, bo Włoch może namieszać. Wiem, że mówię to po raz kolejny, ale wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia naprawdę z kimś, kto będzie w stanie tutaj wiele zdziałać w bramce. No i Kevin De Bruyne, 76 tempa. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże niedocenienie Belga, bo on naprawdę nie jest... On naprawdę jest szybki. On naprawdę jest szybki. On sunie w bardzo specyficzny sposób, ale to jest naprawdę szybki zawodnik. Jeśli chodzi o fizyczność, fajnie, że został doceniony. Tutaj mogło być nawet troszkę wyżej, bo to jest zawodnik piekielnie szybki. Mimo, że tego po nim nie widać, to piekielnie silny, bo mimo, że tego po nim nie widać, naprawdę on ma w sobie to coś. 5 gwiazdek słabszej nogi, to będzie ktoś niesamowity, naprawdę. Będzie ktoś niesamowity, zresztą tak samo jak niesamowity jest w rzeczywistości. Jestem ogromnym fanem tego gracza. Eden Hazard, 91 tempa, 83 strzałów, 86 podań, 94 dribblingu. Czy jest to przepis na sukces? Wydaje mi się, że tak. I że zawodnik Realu Madryt będzie naprawdę znakomity w nadchodzącej FIFA, zresztą tak samo jak Neymar, bo nie wyobrażam sobie, żeby fizyczność mogła być aż tak istotna, żeby Brazylijczyk nie był grywalny po prostu. No i ostatnie dwie karty, słuchajcie, Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Leo Messi wraca na fotel lidera, jeśli chodzi o FIFA. Czy to ma coś wspólnego, słuchajcie, z licencjami i tak dalej, tym jakie było zawirowanie z Cristiano Ronaldo w poprzednim sezonie? No ciężko mi powiedzieć, ale mogę się domyślać, że tak. Jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, to tutaj mam do czynienia z fantastyczną kartą. Oczywiście wydaje mi się, że fizyczność troszkę powinna być wyższa, bo no, jest to piekielnie silny zawodnik, nie oszukujmy się. Leo Messi, 87 tempa, oczywiście tutaj to jest zawodnik, który te pierwsze kroki ma niezwykle szybkie. Ten zawodnik jest niezwykle szybki, ale wydaje mi się, że ważne jest, że jest różnica chociażby pomiędzy nim a Ronaldo, chociaż wydaje mi się, że Portugalczyk już by mógł mieć troszkę mniej, bo wydaje mi się, że widać, że w ostatnich latach odrobinę zaczął zwalniać, no ale to jest naturalne z jego wiekiem, tak, to co on wyczynia, co ta dwójka wyczynia, możemy być jedynie szczęśliwi, że żyjemy w ich czasach. Wydaje mi się, że Ronaldo spokojnie mógłby mieć nawet 5 na 5 i to nie byłaby ocena na wyrost. Słuchajcie, no najwyżej co oceniony w tej FIFA jest Messi, napiszcie mi proszę na dole w komentarzach, czy się z tym zgadzacie i przede wszystkim napiszcie mi, czy zgadzacie się z oceną Roberta Lewandowskiego. Moje zdanie znacie, mam nadzieję, że ten film jakkolwiek brzmi, że da się go oglądać. To studio będzie brzmiało dobrze, ale niestety jak na razie jest to faza przejściowa i jakoś trzeba to przeżyć. A teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!